Mamy pierwszy dzień września, za 11 minut, godzina 19. Kucharski z autu. Chela do Kucharskiego z powrotem, już tam atakuje Rui Pinto, daleko od bramki. Był i mamy pierwszego gola! Rui Pinto strzelcem po tym fatalnym błędzie Widzewiaków. Błąd przy rozegraniu, daleko od bramki był Izbiański. To prawda zdążył wrócić, no ale już złapany na takim wykroku lewą nogą. Chela, ostro zaatakowany, traci piłkę, no i będzie szansa na bramkę, mamy 2-0. André Luiz, ależ fatalny błąd. Olecha Necheli. No i André Luiz bez litości, który korzystał. Legia Warszawa prowadzi 2-0, jeśli nie będę mał spółkę. Widzę wiatry, zdołają odrobić daty. Piłka do Iwaldo Gomesza. Iwaldo Gomes, Kucharskiego jednak odegranie do Adriego, no jest strata. André Luiz, podanie tam bliskie było do Delgado, teraz Delgado na 3-0. To musiało się tak skończyć. Znowu strata po lewej stronie boiska. Znowu ten sam schemat, ten sam błąd wykonują Wisły Wiatry. No i teraz już Legia jakby wbija trochę gwoźdź do trumny łódzkiego zespołu. No można powiedzieć, że Wisły Wiatry sami sobie dzisiaj strzelają bramki. Będzie jednak jeszcze rzut nożny, Kucharski. Do tyłu. Faktor Medon. Jest po lewej stronie Kucharski, jest tam chwilą. Właśnie, będzie szansa na 4-0 i to się dzieje. No niestety tak się kończy czasami wypróbowanie bramkarza. Jest radość, no ale szczerze przyznam, tak dosyć niespodziewane jest sytuacja. No Sergio Monteiro widać, że z jego udem jednak wszystko w porządku. Zdarzają się oczywiście, to jest normalna rzecz, że przy właśnie wytrzymaniu bramkarza w prowadzeniu dodatkowego zawodnika do tych polu. Była jeszcze deska ratunku w postaci Izbiańskiego, natomiast pojawił się pierwszy raz dzisiaj, chociaż szansa będzie na kolejną bramkę, Klaus i 5-0. No właśnie ten, o którym chciałem powiedzieć, pojawił się na boisku Jaśkiewicz pierwszy raz dzisiaj, ale zdaje się, że to on właśnie chwilą zderzył się z własnym bramkarzem. No i widzę, że na kolanach w tym spotkaniu bardzo dobry start bramki Klausa Delgado, dwie Luisa Andrade i Rui Carlosa Pinto. Mamy jeszcze statystyki, no i właściwie to było tyle w Kali w Warszawie.